Loża radiowa. W Loży radiowej witają Ewa Skrawacz i Aneta Skomorowska-Kobza. Zaczęliśmy, panowie i panie. Całe duże grono naszych dzisiejszych gości. Kontynuujemy ring wyborczy na poziomie wojewódzkim. Gością u nas przedstawiciele komitetów wyborczych, które wystawiły swoich kandydatów właśnie na tym poziomie. No i tak zgromadziło się dzisiaj u nas 9 osób. Jerzy Ochman, Partia Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka Gąsowska-Kramasz, SLD. Agata. O, przepraszam, mam zanotowaną Agatę, ale to dłużej poreklamujemy. Agata Gąsowska-Kramasz, SLD. Witam, dzień dobry państwu. Warto było zatem. Herbert Czaja, Mniejszość Niemiecka. Witam serdecznie. Longin Bartnik, Wolność w Samorządzie. Dobry państwu. Piotr Kołodziej, Śląska Partia Regionalna. Witam państwa. Szymon Ogłaza, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Robert Tistek, Kukiz 15. Dzień dobry. Bogdan Tomasz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Tomaszek, przepraszam. Tak, tak, poważniej chciałam potraktować. I Antoni Konopka, PSL. Dzień dobry, witam państwa. No, nie mam co prostować. Udało się. Tematem dzisiejszej debaty będzie... Głosuj z nami. Wyborczy ring. Infrastruktura to jest temat dosyć obszerny. Można w tym temacie mówić zarówno o drogach, mostach, portach, liniach kolejowych, wszystko, co jest z tym związane. Jakie państwo mają plany na to, co można w województwie opolskim zrobić, jeśli to wy będziecie główną siłą w sejmiku województwa opolskiego? Jako pierwszy może pani. Agata Gąsowska-Kramasz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD Lewica tak. Razem. Nasze założenia opierają się szczególnie na budowie obwodnicy południowej. Zależałoby na tym, aby została wykonana przeprawa mostowa i ta obwodnica południowa, która przechodziła bliżej Metalchemu. Bo wiemy, że Metalchem to jest takie miejsce, gdzie zlokalizowane są inwestycje i przemysł. Kolejny aspekt to jest mieszkalnictwo komunalne. Chcielibyśmy, aby remonty i na mieszkalnictwo komunalne w pierwszym etapie jest to przeznaczone około 2% budżetu miasta. Przy końcu kadencji 10%. Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego, a tutaj głównie pływalnie. Wiemy, że powiększone Opole w północnej części i w południowej części nie posiada czegoś takiego. No i głównie chcielibyśmy, aby odnośnie tego, co można byłoby zrealizować w mieście, wszelkie inwestycje głównie były skupione na partycypacji społecznej i na referendach, co tak naprawdę chcieliby mieszkańcy. No i to są takie najważniejsze aspekty. Czyli obwodnica, rekreacja, no i dodatkowo jeszcze taki punkt, który mógłby troszeczkę odciążyć Wyspę Bolko, bo wiemy, że w okresie letnim, wiosennym Wyspa Bolko jest wydeptywana i rozjeżdżana. Tam nie ma parkingów, tam nie ma miejsc dla turystów. I chcielibyśmy, aby taki dodatkowy punkt dla rekreacji, dla miasta, został stworzony w miejscu, gdzie jest Malina, niedaleko Ronda Szczekiela. Czyli coś, co odciążałoby Wyspę Bolko. Ale to głównie koncentracja na Opolu? Tak. Spojrzenie na całe województwo, 20 sekund jeszcze na to jest. Całe województwo, no to infrastruktura drogowa i przeznaczenie obszaru w województwie pod inwestycje. Inwestorzy, którzy zjeżdżaliby do województwa polskiego, powinni mieć czyste spojrzenie na to, jak wyglądają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które mogłyby im umożliwić realizację takowych przedsięwzięć. Dla inwestora najważniejsze są drogi oraz infrastruktura sieci, czyli tak. Dziękujemy bardzo. Robert Tistek, Kukiz 15. Ja bardzo się cieszę, że następne ugrupowanie mówi o referendach. To pocieszające, że trafia do przestrzeni publicznej coraz bardziej ten postulat. Kukiz 15. Znaczy, wiadomo jest, że rozwój województwa to przede wszystkim pozyskiwanie inwestorów na te tereny, ale również w chwili obecnej jest kilka rzeczy, które się rozpoczęły, czyli na przykład Odra. Płynność Odry, jeżeli to się zacznie, jeżeli faktycznie ten temat i ta inwestycja faktycznie w tej kadencji sejmiku będzie możliwa do zrealizowania w całej swojej długości, powiedzmy, czy chociaż od Śląska do nie wiem, do Wrocławia, czy no nie wiem, jak najdłużej, to wtedy przyciągnięcie inwestorów na ten teren jest na pewno większe. Wiadomo, przeprawa mostowa Brzeg, no, druga przeprawa
sprawa. Tam musi być coś dodatkowego. Ona to prawda wypadła z planu, no ale podobno jest obiecana, więc zobaczymy, może będzie. Infrastruktura drogowa, która no musi być, ale to jest zadanie takie normalne. No, sejmik takimi rzeczami powinien się normalnie zajmować. No, tutaj nie ma nic dziwnego, że sejmik zajmuje się taką rzeczą jak infrastruktura drogowa. Z tym, że musimy też patrzeć na to, skąd na to weźmiemy pieniądze przy tym malejącym budżecie sejmiku w tych przynajmniej dwóch latach następnych, bo już żeśmy kiedyś wyjaśnili, że następne lata nie biorą pod uwagę tego, co będzie z Unii Europejskiej. To na pewno będzie przedmiotem też refleksji. Szymon Ogłaza, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest rzeczywiście sporo zadań w infrastrukturze. Ja tylko chciałbym wspomnieć, że ani rzeka Odra, ani miasto Opole to nie jest domena sejmiku i samorządu województwa, bo my się tym po prostu nie będziemy zajmowali. Nawet jakbyśmy wszyscy zostali tutaj radnymi, to nie będziemy się tym zajmowali, dlatego że droga wodna to jest rządowa domena, a miasto Opole jest miastem prezydenckim, więc tak naprawdę niewiele mamy tutaj do zrobienia. Ubolewam nad tym, ale tak niestety jest. A jeśli chodzi o zadania samorządu województwa, to oczywiście drogi wojewódzkie. I oprócz tego, o czym pan Robert wspominał, że rzeczywiście no, nie ma się czym chwalić, że się robi, ale robi się ich wiele, bo w tej kadencji prawie 600 milionów na to wydaliśmy. To takie największe wyzwania, które stoją przed samorządem województwa na drogach wojewódzkich, czyli tych, które są ich domeną, to przede wszystkim rozwiązanie problemu w Krapkowicach. Tam droga wojewódzka przez jeden most przechodzi i się korkuje prawie całe miasto. I drugie ogromne wyzwanie to Kędzierzyn-Koźle, bo droga wojewódzka 423 i droga wojewódzka 408, czyli dwie drogi, które przechodzą przez ten Kędzierzyn-Koźle, one wymagałoby to, biorąc pod uwagę budowę portu, który tam, terminalu, który ma powstać, no absolutnie wymagałoby to rozwiązania kompleksowego, takiego rozwiązania, które wyprowadzi ten ruch z centrum miasta, nie będzie korkować dodatkowo niepotrzebnie Kędzierzyna w dużej mierze, no a będzie pełniło rolę rozprowadzającą ten ruch tranzytowy z Kędzierzyna. Jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, bo to również nie jest domena samorządu województwa, ale ponieważ PLK, czyli spółka, która zajmuje się utrzymaniem infrastruktury kolejowej, no, ma swoje priorytety, a nam zależy na czymś innym. Tu województwo opolskie w tej kadencji wyremontowało linię kolejową, znaczy remontuje z Opola, jest właściwie z naszych pieniędzy PLK remontuje. Kolejne wyzwania to Nysa-Brzeg, Opole Kluczbork i przywrócenie połączenia kolejowego z Głubczycami. Czas minął. Dziękujemy bardzo. To był Szymon Ogłaza, Koalicja Obywatelska. A teraz poprosimy o odpowiedź Herberta Czaje, Mniejszość Niemiecka. Powiedzmy tak, Mniejszość Niemiecka już na przestrzeni wielu lat pokazała wiele rzeczy i różne inwestycje, zarówno szkolne, kulturalne, odtwarzanie zabytków. Myślę, że tu jest również to pole do popisu w sejmiku, żebyśmy ten kierunek utrzymali. Poza tym no, parę zbieżnych tutaj jakby już deklarowanych informacji co do poprawy infrastruktury czy ewentualnie przepustowości naszej czy przelotowości naszej Odry w sensie przepraw mostowych. Natomiast myślę, że tutaj większy nacisk bym położył również na to i mniejszość również jako całość to na współpracę, bardzo mocną współpracę z lokalnymi samorządami gminnymi, żeby te inwestycje, które będziemy czynić, czy to właśnie te drogowe, drogi wojewódzkie, czy przeprawy mostowe, czy cokolwiek innego, czy zabytki, żeby to było współgrało właśnie z samorządami lokalnymi, głównie gminnymi, bo to tam się to dzieje na miejscu. Powiat to jest jakby troszeczkę odrębna rzecz, a więc myślę, że w wielu dziedzinach się tutaj powielamy i traktujemy to jako kontynuację tego, co już jest, a możemy się rzeczywiście pochwalić, bo jeżdżąc po kraju, to możemy powiedzieć, że na pewno jesteśmy oczywiście, jeżeli chodzi w ogóle nie tyle o miasta, ile o wsie, przodującym województwem. Dziękujemy bardzo. Odra również chciałby się, żeby rząd na to postawił mocno. Teraz poprosimy o odpowiedź Bogdana Tomaszka, Prawo i Sprawiedliwość. Jako
doświadczony człowiek, który trochę w tej polityce działa, to chciałbym Państwu przypomnieć, kolegom, koleżance, że polityków nie ocenia się po tym, co zrobili, a raczej po tym, czego nie zrobili. Ja po sobie doświadczyłem takich kilku sytuacji i otóż to, o czym mówimy, że zrobimy lub nie zrobiliśmy, to jest właśnie oceną tego, czym powinniśmy się zajmować. Jako sejmik powinniśmy spojrzeć na sprawę infrastruktury całościowo, bowiem infrastruktura to nie tylko drogi, koleje, ale również bezpieczeństwo społeczne, gospodarka i na tę infrastrukturę składają się zarówno takie obiekty punktowe, powierzchniowe, jak również, można powiedzieć, jakaś strefa specjalna. I tego jest bardzo dużo w naszym województwie i mamy o co zadbać jako sejmik. Począwszy, mówiliśmy o Odrze i całej odrzańskiej drodze wodnej, no to tu pewnie pan marszałek mnie poprze, gdybyśmy nie zaniedbali, chociaż to nie nasze do końca zadanie jako sejmiku, to byśmy mogli już na dziś powiedzieć, że mamy zgromadzone około 200 milionów metrów sześciennych wody w zbiornikach we Włodzinie, w Raciborzu i Kotlarni. Co prawda to jest temat do dyskusji, ten temat trzeba załatwić. Następna sprawa to jest bezpieczeństwo zdrowia, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo. Dotyczy to tak zwanego zatrucia pyłami PM10 i 2,5 oraz benzenem. To jest bardzo ważne. Tyle zasygnalizowania tematu przez Prawo i Sprawiedliwość. Jerzy Ochman, Partia Razem. Dzień dobry Państwu. Polska, wygodny dom dla wszystkich. Z takim hasłem Partia Razem idzie do wyborów samorządowych. Dom ma być wygodny, więc trzeba inwestować w jego wyposażenie, czyli w infrastrukturę. Dla wszystkich, to znaczy, że to mają być inwestycje dla ludzi, a nie tylko dla statystyk czy dla spełnienia ambicji polityków. Co z tego, że w statystykach pokażemy, jak mamy pięknie wyremontowane dworce kolejowe, jeśli na tym dworcu, tak jak w Pludrach, zatrzymują się dwa pociągi tygodniowo. Co z tego, że wydamy 130 milionów na centrum przesiadkowe, na którym się nie będzie z czego na co przesiadać, bo przez stację kolejową obok tego centrum przejeżdża raptem jeden pociąg dziennie. Co z tego, że wydamy miliony na uzbrojenie terenu dla inwestorów, jeśli ten inwestor tu przyjdzie, wykorzysta czas, kiedy będzie zwolniony z podatku, zatrudni ludzi za minimalną krajową, czy też na śmieciówkach w ogóle, a później pójdzie gdzie indziej, gdzie znowu uzyska ulgę podatkową. Dlatego jako Partia Razem przypilnujemy w samorządzie, żeby każda złotówka wydawana z funduszy unijnych, bo samorząd wojewódzki dzieli te fundusze, służyła naprawdę ludziom, a nie tylko statystykom i zaspokajaniu ambicji polityków. Infrastruktura kojarzy się najczęściej potocznym rozumieniem z infrastrukturą drogową, ale to są nie tylko drogi, to jest kolej. Będziemy zwracać uwagę na zrównoważony rozwój w infrastrukturze. To jest kolej, to są sieci gazownicze, to są podłączenia do sieci ciepłowniczych, to są wreszcie nawet drogi rowerowe i równe chodniki. To też jest element infrastruktury. Mówiąc tutaj o remontowaniu kolei, ale te remonty nie mogą się odbywać co roku, jak na przykład na linii Kluczbork-Opole, gdzie co roku jeżdżą autobusy zastępcze i ludzie w ten sposób tracimy sens tej inwestycji, bo ludzie się nie przyzwyczają, nigdy nie przesiądą się z samochodów na pociągi. Dziękujemy bardzo. To był Jerzy Ochman, Partia Razem, a teraz Longin Bartnik, Wolność w samorządzie. Wszyscy poruszali tutaj sprawy kolejnictwa. Zgadzamy się. Mam nadzieję, że w piątek, gdzie będzie ten temat będzie poruszany już dogłębnie, tam będzie od nas pan, który to poruszy sprawę. Ja mam taką uwagę odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego. Jest to domena gmin, natomiast co może sejmik zrobić? Plany zagospodarowania przestrzennego mają pomagać ludziom w organizowaniu się, natomiast sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli plan jest przygotowywany, jest wyłożony do oglądania, to wszyscy to odpuszczają. Jakoś to będzie. I potem przychodzą takie potworki, że dom jest 5 metrów, natomiast garaż można wybudować 7 metrów, prawda? Bo ktoś się pomylił, ludność tego nie sprawdziła. Także moim pomysłem jest taki, żeby w jakiś sposób zobowiązać gminy, żeby te plany były wyłożone w sposób bardziej nowoczesny,
Ja nie wiem, jak w tej chwili jest. Być może to trzeba więcej przez internet, więcej jakichś uwag fachowców, a najlepiej, żeby plany były audytowane przez specjalistów, bo kto robi plan zagospodarowania przestrzennego? Robi firma, która wygrała przetarg. Może to być z drugiego końca Polski. Natomiast trzeba takie plany sprawdzić pod względem formalnym. Radny nie sprawdzi tego, bo się zna na czymś innym. Druga sprawa to... Już tylko hasłowo? Hasłowo... handel. Bazary, jarmarki, targi, a nawet handel uliczny. Więcej dopuścić do tego handlu, obniżyć ceny lub nawet bez opłat. Może jeszcze uda wrócić się do tego tematu. Piotr Kołodziej, Śląska Partia Regionalna. Witam Państwa serdecznie. Ja powiem tylko, że jestem z ujazdu i tutaj dziwię się, że nikt z Państwa nie wspomniał o podpisaniu umowy na nową obwodnicę Kędzierzyna-Koźla i ujazdu. Umowa została podpisana w poniedziałek, bo infrastruktura w naszym regionie, jeżeli chodzi o Kędzierzyn-Koźle, również i ujazd, w tym zakresie była bardzo zaniedbana przez ostatni okres czasu. Mówię tylko o obwodnicy, bo w skali mikro, jeżeli mówimy o infrastrukturze, czyli infrastrukturze dróg, chodników, zbiorników odpływowych, odprowadzenia wód deszczowych, to tutaj w strefie aktywności gospodarczej w ujeździe przez ostatni czas zrobiliśmy bardzo wiele. I są tego efekty, państwo to widzą, o tym słyszą, rozmawiają. I tutaj na takie rzeczy naprawdę powinien znaleźć się pieniądze. Skąd pieniądze? Bo nikt o pieniądzach też przy tym stole z państwa dzisiaj nie mówił. Tutaj ukłon w kierunku pana Ogłazy, owszem, powiedział 600 milionów. W ciągu ostatniej kadencji samorząd województwa wydał na drogi wojewódzkie. My to widzimy jeżdżąc po tych drogach. Śląska Partia Regionalna ma pomysł na dodatkowe fundusze na drogi i ja tylko powiem o skali. Jeżeli 3% podatku VAT zostałoby w naszym regionie, w naszym opolskim regionie, mielibyśmy od 120 do 150 milionów rocznie więcej pieniędzy na drogi. Skala jest następująca. Obwodnica ujazdu kosztuje 220 milionów złotych. Ma kosztować. Ma kosztować. Jeżeli patrzymy na inne obwodnice, czyli obwodnicę Nysy, która została zakończona rok temu bodajże, ona kosztowała 8 milionów złotych, gdzie to powiedzmy ten kilometr, przepraszam, nie, obwodnica Nysy kosztowała 307 milionów złotych, czyli to jest ta skala, bo o tej skali trzeba powiedzieć. I powiem tak, Śląska Partia Regionalna jest za budową dróg, bo drogi są drogą do sukcesu. I tu na razie musimy postawić kropkę. Antoni Konopka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Państwa. Proszę Państwa, w samorządzie województwa, w zarządzie odpowiadam za obszary wiejskie. Obszary wiejskie to jest prawie 95% powierzchni naszego województwa, to jest 50% mieszkańców. I dla mnie jest istotne to, co tam się dzieje, w jaki sposób funkcjonują właśnie Opolanie. I gdybym miał scharakteryzować trzy podstawowe problemy, to jest demografia, drogi, komunikacja i woda. O demografii dzisiaj nie rozmawiamy, rozmawiamy o infrastrukturze, więc drogi. Ja nie będę teraz mówił o tych dużych inwestycjach, tylko chcę postawić taki problem, czy mamy ponad 1000 sołectw, więc w jaki sposób te sołectwa, miejscowości są skomunikowane? I tutaj uważam, że należy się skupić, bo niestety mamy miejscowości, do których prowadzi tylko jedna droga. Budujemy duże rzeczy, jest bardzo dobrze, duże obwodnice, ale pamiętajmy o tych małych drogach lokalnych, o drogach transportu rolnego, o ścieżkach rowerowych. Jakie są możliwości? Dzisiaj to jest regionalny program operacyjny, program rozwoju obszarów wiejskich i programy rządowe. I my miesiąc o przyszłości, tutaj będzie dużo zależało od efektywności, skuteczności negocjacji, jakie duże środki na to zostaną przeznaczone. Natomiast chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że standardy budowy. No musimy tutaj zmienić, bo są drogi powiatowe na przykład, które no nie ma sensu budować w typowym standardzie. Można budować węższe drogi z mijankami, które znakomicie spełnią tutaj swoją rolę. Natomiast co do Odry, to ja postawię teraz takie pytanie. A dla kogo ma być woda w naszym województwie? Bo jeżeli uważam, że priorytetem. Jesteśmy tutaj regionem typowo rolniczym. Na wyprodukowanie kilograma zboża potrzeba około 1000 litrów wody. Fajnie barki wyglądają na Odrze. Pięknie to wygląda, ale pamiętajmy, że tą wodę powinniśmy złapać.
półtora miesiąca temu spadło 60 litrów wody w okolicach Nysp. Ona od razu poszła do Bałtyku. Nic z tego nie mamy. Tą wodę musimy złapać, po to, żeby tutaj wesprzeć i zabezpieczyć interesy rolników. Żegluga fajna, ale... To wszystko w tej rundzie pytań. Wracamy do rozmowy za chwilę. I wracamy do rozmowy o infrastrukturze. Przypominam, rozmawiamy dzisiaj na poziomie sejmikowym, czyli z tego najwyższego szczebla województwa. Patrzymy na nasze województwo. No i właśnie, może warto się poodnosić do tych propozycji, które padały z ust konkurentów. To wszak jest debata. Bardzo prosimy, Piotrze Kołodziej, Śląska Partia Regionalna. Witam ponownie. Ja może jeszcze o tych pieniądzach coś dopowiem. Powiedział pan wojewoda w jakimś wywiadzie, że Śląsk Opolski, Opolszczyzna otrzymała 98 milionów złotych od początku jego kadencji. Tak gdzieś się doczytałem, przygotowując się lekko, przeglądając materiały. No, nie ma się to nijak do tego, co samorząd wojewódzki zadeklarował, co wydał i jak się to ma do obwodnicy Ujazdu za 220 milionów złotych. Powiem, żeby skalę porównawczą państwa sprowokować do rozmowy, bo pewnie taka będzie. Jeżeli chodzi o strefę aktywności gospodarczej w ujeździe, znamy ją, widzimy, 133 miliony, pan burmistrz Kauch powiedział, że tyle wydał z budżetu, przeszło przez budżet gminy, bo to nie były wszystkie środki gminne oczywiście, tylko z funduszy zewnętrznych również. I tutaj, żeby sobie zdać sprawę ze skali tych finansów, zaprosiłbym państwa do rozmowy. Skąd na to pieniądze? Tak jak powiedziałem na początku, 3%. Będzie powodowało to, że jedną dobrą obwodnicę miasta będziemy mogli zrobić w ciągu roku dodatkowo na Śląsku Opolskim. Taki jest program Śląskiej Partii Regionalnej i tutaj musielibyśmy wszyscy w tym kierunku pójść i do czego zapraszam. Dziękujemy bardzo. To był Piotr Kołodziej, Śląska Partia Regionalna, który często zerkał w czasie swojej wypowiedzi w stronę Szymona Ogłazy, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Prawie naprzeciwko siedzimy. Prawie. To naturalne. Ja zgadzam się, że mamy problem z finansowaniem, bo dzisiaj to, o czym mówimy, o finansowaniu inwestycji drogowych, to w 90% są inwestycje, które są finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli z pieniędzy europejskich. Za chwilę te pieniądze na infrastrukturę się skończą i będziemy mieli niezałatwiony problem finansowania dróg samorządowych, bo krajowe są finansowane, z samorządowym jest gorzej. Natomiast ja chciałbym uzupełnić trochę swoją wypowiedź, bo rzeczywiście w tej pierwszej części mówiłem o takich dużych wyzwaniach, które stoją przed samorządem województwa w infrastrukturze, ale to jest też ta druga część, czyli właśnie mnóstwo, tak jak pan marszałek Konopka mówił, 970 kilometrów dróg wojewódzkich. To nie są tylko te główne, na których będziemy rozwiązywać te duże problemy, ale też mnóstwo małych, które w miejscowościach, w których nie ma chodników, nie ma bezpiecznych przejść dla pieszych. I to jest priorytet, który będzie stał na pewno przed kolejną kadencją, czyli stworzenie takiego systemu wraz z gminami właśnie, które chętnie i coraz chętniej z nami współpracują w tym zakresie i nie tylko te duże i mocne, ale również takie niewielkie, jak na przykład gmina Olszanka w powiecie brzeskim. Jesteśmy w stanie w jakiś sposób wspólnie wyremontować takie odcinki, które nie tylko wpływają na bezpieczeństwo, co jest dla nas absolutnie najważniejsze, dlatego że my mamy cały czas bardzo wysokie statystyki niestety wypadków śmiertelnych na przejściach dla pieszych. To jest duży problem w Polsce. Brak chodników w takich małych miejscowościach, teraz zwłaszcza o tej porze roku, jesienią, to jest coś, co przysparza o niesamowite nerwy rodziców, zwłaszcza kiedy wracają dzieci ze szkoły czy z jakichś zajęć dodatkowych. Więc to jest ogromne wyzwanie, które przed nami stoi. Wyzwanie, które, zgadzam się, ma nie do końca jasne finansowanie. Na razie jeszcze mamy pieniądze unijne, ale kiedy one się skończą w przyszłej perspektywie finansowej, nie wiemy, jak do końca to będzie wyglądało. Wówczas musimy stworzyć bardzo sensowny program współpracy między samorządami i domagać się od państwa, czyli z budżetu rządowego, bardziej racjonalnego podziału środków, tych wypracowanych podatków, które są na poziomie regionalnym. I absolutnie zgadzam się, może to stąd to zerkanie, że pan wyczuł, że ja absolutnie w tym samym kierunku zmierzam. Jeżeli nie znajdziemy sensownego sposobu finansowania, to będziemy mieli zapaść w tym zakresie. To był głos Koalicji Obywatelskiej, a teraz czas na Partię Razem, Jerzy Ochman. W drugiej części chciałem powiedzieć trochę o tym, o sprawach, które są mi tak osobiście najbardziej bliskie. To jest infrastruktura rowerowa. Sam jeżdżę dużo rowerem, na tę audycję też przyjechałem rowerem.
oczywiście okrężną drogą, bo najkrótsza droga jest zbyt niebezpieczna z moich Węgier tutaj. Tu na Śląsku zawsze jeździło się na rowerach. Czy jak to się u nas godo, na kole się jeździło. Czy do sklepu, do kościoła, do sąsiedniej wsi na odpust, do rodziny. Jeśli teraz ludzie mnie jeżdżą rowerami, to nie wynika to z tego, że się rozleniwili, bo ludzie tu nie są leniwi na pewno. Tylko stąd, że się zrobiło po prostu niebezpiecznie. Jest dużo większy ruch na drogach. No, pojechać z Węgier do Zawady to są 3 km. Tam jest sklep Biedronka. Nikt tam nie pojedzie rowerem, bo strach. Nie da się. Dlatego drogi rowerowe są potrzebne. Są budowane. Wiem, są na to fundusze unijne. Niedawno, rok temu gdzieś usłyszałem w mediach, że ma być tu w powiecie opolskim wybudowanych 40 km dróg rowerowych. Zacząłem szukać, gdzie będą te drogi, czy wreszcie i nasze Węgry się na to załapią. Nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji. To też świadczy o tym, że te inwestycje robione są właściwie obok ludzi. Nikt nikogo nie pyta, jak to zrobić najlepiej. Druga sprawa, koszty tych dróg. To ma być 47 milionów złotych. To jest ponad milion za kilometr drogi rowerowej. W Erfurcie kilometr drogi rowerowej kosztuje 120 tysięcy euro, czyli to jest połowa tego, mniej więcej. To tyle o drogach rowerowych i jeszcze taka mała złośliwość wobec kandydatów z innych partii. Gdy jechałem tutaj na to, znaczy wielu mówi, że się troszczy o kierowców, o to, żeby nie było korków, o to, żeby mieli gdzie parkować. Gdy jechałem na tą audycję, minąłem wiele zablokowanych miejsc parkingowych takimi przyczepami ze zdjęciami naszych kandydatów. Drodzy kierowcy, partia Razem nie będzie wam blokować miejsc parkingowych. Ja nie mam. Agata Gąsowska-Kramarz, SLD Lewica Razem, potakiwała w czasie wypowiedzi Jerzego Ochmana. Tak, słuchamy. Nasze propozycje również zgadzają się z ścieżkami rowerowymi, których brak w Opolu, w województwie. Jednakże chciałam poruszyć temat wcześniejszych wypowiedzi dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tak, informacje odnośnie wszelkich zmian w miejscowych planach, o tym, jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powstają, powinny być szerzej informowane dla mieszkańców i w bardziej łatwiejszy sposób skierowane do mieszkańców, ponieważ to my ludzie, miasta są dla ludzi, przestrzeń jest skierowana czysto dla ludzi. Każdy mieszkaniec powinien wiedzieć, nie przez internet, przez to, co jest publikowane, bo zwykły mieszkaniec tak naprawdę nie wie, gdzie on to tak naprawdę musi znaleźć. Dopiero w momencie, kiedy osoba chce zabierać się za wykonywanie jakiejkolwiek inwestycji, to szuka. Natomiast przeciętni ludzie, mieszkańcy osiedli, mieszkańcy dzielnic nie wiedzą, gdzie to jest. I my proponujemy, aby na terenie województwa, w miastach, w Opolu również, były takie punkty, miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby w dość prosty sposób dowiedzieć się, co mogłoby być wykonywane, czy jakaś rewitalizacja, czy zmiany w miejscowych planach, powstawanie miejscowych planów, żeby mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do tego, aby decydować o przestrzeni, o tym, co ma się zmienić, znajdować, jak mają wykonywać zmiany w miejscowych planach sami i w bardziej prostszy sposób. Także to odnośnie miejscowych planów, to jest również skierowane dla inwestorów, ponieważ pieniążki, które wpływają miejsca pracy, zależą głównie od inwestorów, którzy przyjeżdżają i lokują tutaj swoje firmy. Stąd infrastruktura drogowa i sieci. Także dzisiaj mam wrażenie mniej konfrontacji, a więcej mówienia wspólnym głosem. No właśnie, temat podjęty wcześniej przez pana Longina Bartnika, wolność w samorządzie, zagospodarowanie przestrzeni. No, jak mamy się zgadzać, to jak jest z panem Ochmanem zgadzam odnośnie chodników, ścieżek i poboczy. Z panem z partii Razem zgadzam się ze ścieżkami rowerowymi pod pewnym warunkiem. Mianowicie ścieżki rowerowe, ja to nazywam jak... To, jak są budowane ścieżki rowerowe, to ja nazywam to szaleństwem ścieżek rowerowych. Szaleństwo jest takie, że w kodeksie drogowym mamy zasadę ograniczonego zaufania, natomiast przy budowie tych ścieżek nie mamy zasady ograniczonego zaufania i jak jest trasa ścieżki rowerowej, jest skrzyżowanie z drogą, to czy duża, czy mała jest przejście dla rowerów. Za dużo jest przejazdów rowerowych przez drogi. Po prostu oszczędźmy tych ludzi. Za dużo jest. Po prostu na bocznych drogach, w parkach, proszę bardzo, a nie przez ulicę Częstochowską, czy o podobnym natężeniu ruchu. I druga sprawa, która tu nie była poruszana, chodzi o nasze kompaktowe województwo. Mamy duże miasto, maleńkie województwo. Zróbmy coś
co nazywa się Smart City 3.0, czyli udostępnienie na skalę całego województwa, udostępnienie danych w czasie rzeczywistym. Czy to pociągi, czy autobusy, spóźnienia, odwołania, zanieczyszczenia, poziomy wód, dużo różnych danych, wyłączenia prądu, gazu, ciepła. Niech to będzie dostępne, a ludzie sami sobie poradzą, porobią aplikacje i nawet nie wiem, jakie mogą przyjść pomysły. Idźmy z duchem technologii. Dziękujemy bardzo. Herbert Czaja, Mniejszość Niemiecka. Tak, no Mniejszość Niemiecka idzie oczywiście z hasłem do wyborów. Zadbajmy o swój dom. To nasza wspólna sprawa i tutaj właśnie te wszystkie głosy, które padły, praktycznie zdążają w tym kierunku, że to jest nasza wspólna sprawa, prawda? Czy to będą obwodnice, czy to będzie obwodnice przy okazji przyciągają biznes. Biznes daje dochody dla gmin, a więc bogacą się gminy, mają pieniądze na inwestycje kolejne, a więc tutaj widzę, że pełna zgodność. Natomiast powiedziałbym też już jakby wtórując panu marszałkowi Konopce, że my jako wywodzący się z rolnictwa będziemy cały czas naciskać na to, żeby zatrzymać tą wodę, która spływa 100 litrów w ciągu godziny na metr kwadratowy, 25 km ode mnie, a u mnie nic, prawda? I nie jesteśmy przygotowani właśnie na to, żeby to zatrzymać. Mamy przykłady z Portugalii, byłem tam, oglądałem, że tam można w górach stworzyć stawy małe, żeby tą wodę zatrzymywać i nawadniać, żebyśmy mogli zdrowo produkować. No i oczywiście ta wieś dla mnie jako rolnika, to żeby jednak nacisk położyć na plany zagospodarowania przestrzennego na wsi, że głównie to jest produkcja rolnicza, a dopiero druga rzecz to jest mieszkanie i spokój, a nie, że tak jak teraz się dzieje odwrotnie. No i oczywiście te ścieżki rowerowe, tak jak tu pan Ochman powiedział, żebyśmy na tym kole mogli sobie spokojnie jeździć, to rzeczywiście powinno być to też priorytetem głównie na wsi, tak? Bo tam się jeździ, tam się dociera do agroturystyki, ten spokojny wypoczynek, za którym wszyscy tęsknimy, a szczególnie w tym pędzie miastowym, bo na wsi mamy sporo oczywiście pracy, coraz więcej młodzi, niestety, jak chce się utrzymać rolnictwa, to tylko więcej i więcej, więcej. Dlatego to jest bardziej podyktowane dla tych, którzy mieszkańców wsi, którym nie powinno przeszkadzać rolnictwo i to te zapachy, ale niech to będzie ta rekreacja dla nich, która... Dziękujemy. Rozpędziłem bardzo. Się, tak. Herbert Czaja, Mniejszość Niemiecka, który trochę wywołał do odpowiedzi Antoniego Konopkę z PSL. Proszę Państwa, żeby nasza, bo oczywiście zgadzam się tutaj z prezesem Izby Herbertem Czają, ale żeby nasza dyskusja nabrała rumieńców, to może do kolegi Roberta Tistka. Otóż to idealizujecie te referenda i tutaj ja tak zrozumiałem, że inwestycje mają być wybierane w sposób referendalny i tak dalej. Ja sobie nie wyobrażam, żeby można było zderzyć inwestycje, potrzebę dróg drogowych przez to, ile kto pójdzie zagłosować i tak dalej, czy będzie ważniejsza obwodnica tutaj, droga tam i tak dalej. To jest absolutnie dla mnie nie do zaakceptowania. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że w pewien sposób idea wyboru jest realizowana. To są poprzez budżety obywatelskie, gdzie może nie jest ta duża infrastruktura typu budowa drogi, obwodnicy wybierana, ale powiedzmy gdzieś tam ta drobniejsza, mniejsza infrastruktura, gdzieś tam powiedzmy, czy nawet te ścieżki rowerowe, czy plac, jest to realizowane. Natomiast chcę powiedzieć tutaj, bo mówimy o drogach i mówimy o inwestycjach. I teraz życzę wszystkim, żebyśmy znaleźli się w tym samorządzie województwa. Ale teraz w jaki sposób, i to jest mój zawsze był dylemat, jak zachować się i nie być radnym tylko z miejscowości X, ale być radnym na przykład wojewódzkim czy radnym gminnym. Bo to, co też proponujecie, te JOWY. JOWY zwłaszcza ja widzę, powiedzmy, po tych na dole tam, gdzie radny, który wiedział, że głosują na niego mieszkańcy z miejscowości X, Y, Z,
to zrobił wszystko, żeby w tej miejscowości XYZ były realizowane inwestycje, ale już nie w miejscowości A, B i C. Jego to nie interesowało, bo to nie był okręg wyborczy. Nie tędy droga, w mojej ocenie. Natomiast już króciutko, tutaj padło określenie inteligentnych miast, smart village, czyli ja to inteligentne wsie, centra informatyczne, edukacja wykluczonych cyfrowo, to jest właśnie kierunek działania. I tu stawiamy kropkę, no i nie można. I wszyscy wiedzą, kto teraz będzie mówił, wywołany Robert Tistek, Kukiz 15. Tak, no JOW-y są pewnym remedium na, przede wszystkim na to zasiedzenie się władzy w urzędach w chwili obecnej. I to jest przede wszystkim priorytet Kukiz 15, czyli jakby zmiana systemu funkcjonowania, czyli zmiana zasady funkcjonowania w ogóle samorządów, rządu, państwa, czyli rządzenie nie przez ludzi z rozdania, że tak powiem, prezeseskiego, partyjnego, tylko ludzi, którzy są wybierani faktycznie przez doły i są posłani do reprezentowania ich w samorządach chociażby, czyli powiedzmy w sejmiku wojewódzkim w naszym wypadku. I to są bardzo ważne rzeczy. Proszę? Jeszcze o referenda. Tak, referenda w sprawach ważnych, czyli w sprawach, jeżeli chodzi powiedzmy o sejmik, no w sprawach na przykład budżetu, zatwierdzenia budżetu, czy przeznaczenia pieniędzy budżetowych na gdzie i gdzie one mają pójść. I wtedy faktycznie takie referendum raz do roku, powiązane powiedzmy z referendum w powiecie, w gminie, mogłoby być przeprowadzone w sposób na przykład głosowania, e-votingu. Tu jest dowolność. To kosztowne. E-voting nie jest bardzo kosztowny, bo bierze pan aplikację, głosuje za, przeciw. Dziękuję bardzo. I to jest bardzo mało kosztowne. W związku z tym to nie musi być ten problem. Polega na tym, żeby to było wiążące dla władz, co nie jest w tej chwili dozwolone prawą, ale władze mogą na to się zgodzić. Mówił Robert Tistek, Kukiz 15, a Bogdan Tomaszek przez całą rundę z kamienną twarzą przysłuchiwał się tym wypowiedziom. Bo analizowałem, jak odpowiedzieć i krótko, bo czasu jest bardzo mało. Po pierwsze, finansowanie. Otóż jeśli chodzi o finansowanie, to odpowiem panu tak. Pierwsze, oszczędność na tych środkach, które wydajemy teraz. To jest raz. Dwa, przekładanie z kieszeni do kieszeni, jeśli chodzi o podatki, to nie jest rozwiązanie na dzisiaj. Zróbmy coś, żeby zwiększyć przedsiębiorczość i zaangażowanie przemysłu w te sprawy nasze lokalne. Mam na myśli partnerstwo publiczno-prywatne, współpraca rządu z samorządem. Przykład, dwie gminy ze Śląska o tej samej powierzchni. Jedna gmina ma budżet 200 milionów, druga miliard. I to są po prostu konkretne propozycje, jak rozwiązywać sprawę. Takim przykładem modelowym może być budowa obwodnicy północnej w Kędzierzynie-Koźlu. Otóż wspomniał pan, że ona będzie kosztowała ponad 200 milionów, ale kilkadziesiąt milionów będzie kosztowało to miasto, będzie musiało zapłacić miasto na budowę łącznika, a przy budżecie tam około 300, 200, 300 milionów, to już są bardzo duże pieniądze i bez współpracy rządu z samorządem tego problemu nie rozwiążemy. I do tego jeszcze duży przemysł, który też w jakiś sposób powinien się włączyć, ponieważ to jest w jego interesie, żeby po prostu raz wywieźć materiały niebezpieczne, a dwa, to co państwo mówią, inwestować. No jak inwestować, jeśli nie mogę dojechać do działki albo wywieźć swoich produktów? Bardzo dziękujemy. Bardziej zgodnie niż że zaczepnie, chociaż dzisiaj zdarzyło się kilka niewielkich starć. Ślicznie dziękujemy za dzisiejszą obecność w studiu. Przypominam, naszymi gośćmi byli Agata Gąsowska-Kramarz, SLD, partia, SLD Lewica Razem. Ach, dzisiaj nie mój dzień. Robert Tistek, Kukiz 15. Dziękuję, do widzenia. Jerzy Ochman, Partia Razem. Dziękuję i proszę nas nie mylić z Razem dla Opola. Dlatego, bo, a to jeszcze takie pomysły. Jeszcze teraz dla Opola już musiałem się tłumaczyć, że ja nie z PiS i nie popieram pani
Porowskiej. Herbert Czaja, mniejszość niemiecka. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Piotr Kołodziej, Śląska Partia Regionalna. Głosujmy odpowiedzialnie, dziękuję bardzo. Longin Bartnik, Wolność w Samorządzie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Szymon Ogłaza, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Bogdan Tomaszek, Prawo i Sprawiedliwość. Problemy będziemy rozwiązywać, a nie mówić o nich. I Antoni Konopka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję państwu. Dziękujemy. A za program dziękuję Ewa Skrabacz i Aneta Skomorowska-Kobza. Głosuj z nami. Wyborczy Ring. Loża radiowa.